Siemaneczko, z tej strony Araulen i witam was w drugim odcinku z Agrar Simulatora 2011. W pierwszym odcinku kosiliśmy, prasowaliśmy i tak dalej. Dzisiaj już to wszystko zwiozłem, rozbudowałem pięknie garaż, rozbudowałem jeszcze tam niesamowicie oporę, czy co to tam jest, tutaj gdzie sypujemy te niesamowite snopki i tak dalej. I wszystko to zwiozłem pięknie. Tutaj widzę, że jeden się zawiesił, snopek, ale to kij z tym. I co dzisiaj będziemy robić? Może jeszcze wspomnę, co robiłem, gdy nie było odcinka. Pokupiłem sarny, ogarnąłem hodowlę. Tutaj widzicie kilka z nich, sarenki, tak? Okej. Dzięki temu zarobiłem dosyć dużo, tak jak tutaj widzicie, ponad 1 000 000 euro. I rozbudowałem tutaj, tak widzicie, garaż, to rozbudowałem, kupiłem, sprzedałem właściwie mojego Ariona 510, kupiłem Axosa 340 CX do Tura, kupiłem pługi szósteczki, kupiłem Axiona 810, tutaj Von Risia, ten beczkowóz kupiłem. Czy coś jeszcze kupiłem? Nie wiem. Kupiłem obciążnik, ale jak się okazało, on nie pasuje do tyłu traktora. I może wyjedziemy od razu orać. Pięknie, cudownie orać. Tylko boję się, czy ten traktor da sobie z tym radę. Będziemy próbować w każdym razie. Jedziemy ładnie, tak, jedziemy. Orka z prawej. Uciągnij to, błagam. Dasz radę? Nie muszę powiedzieć 5 na godzinę. Błagam. Chociaż dychę. Ciśnij. No, dawaj, dawaj, dawaj. Pokaż moc, pokaż moc. Pokaż moc, niesamowity traktorze. Dawaj, jedziesz, jedziesz pięknie, jedziesz. A jest, są jakieś aksjony takie mocniejsze. 840, ile to jest? 213 koni. Ale czy to coś da? Więcej niż to 10 nie pojedzie. Musielibyśmy czekać na Xeriona. No nic, próbujemy. Może coś zdziałamy. Co mogę powiedzieć? Co mogę tutaj, kurczę, o czym mogę z wami pogadać? Szczerze mówiąc, nie mam za bardzo tematu do gadania. W każdym razie, może takie ogólne sprawy. Pojawi się niedługo nowe intro. Tak, nowe intro, całkiem nowiusieńkie. Najprawdopodobniej nie robione przeze mnie. Jestem tak pochłonięty tym niesamowitym, tajnym projektem, że po prostu nie mam czasu, żeby usiąść do Aftira, posiedzieć, pogrzebać, cokolwiek. Więc najprawdopodobniej to zlecę osobie, która ogarnia sprawę i zrobi mi jakieś ładne intro. Możliwe, że pojawi się też outro, jeśli by ta osoba miała czas. Outro jakieś efektowne i odpowiednie i tak dalej. Bo sam, no tak jak mówię, jestem pochłonięty tym niesamowitym, tajnym projektem, o którym wam dawniej wspominałem tajemniczo i dalej tajemniczo wspominam. Oficjalne informacje jakieś z mojej strony na ten temat pojawią się, nie mam bladego pojęcia kiedy, podejrzewam, że wakacje, koniec lipca, początek sierpnia, coś koło tego. Może być też zauważalnie moja mniejsza aktywność na YouTubie, bo kurczę, mamy tyle roboty z tym, że to jest jakaś masakra, ale chcemy, żeby było pięknie, tak, a niestety pracy nie idzie pogodzić z wolnym czasem, bo generalnie praca eliminuje ten wolny czas. Wow, ale Amerykę odkryłem. Więc będziemy się starać
jak najszybciej to wszystko robić, ale jak najdokładniej i jak najszybciej was o tym poinformować. Jak to? Chcemy coś tam, liczba mnoga. No nie pracuję sam. Nie pracuję sam, tylko z ekipą. Nad czymś niesamowitym, nad czymś, co zawojuje rynek, nad czymś, co zmiecie wszystko. I to wymaga od nas ogromnej ilości wolnego czasu i pracy. W związku z tym, no, ta moja aktywność na YouTubie może być mniejsza, może być też, no chyba, że nie będzie mniej roboty, to po prostu będzie większa, tak? I najprawdopodobniej będę się z wami konsultował, właściwie. Nie, na razie to nie jest potrzebne, bo to już mamy ogarnięte. W każdym razie najprawdopodobniej będę się z wami konsultował w pewnych kwestiach. Ale o wszystkim się dowiecie w swoim czasie. Okej, tutaj orzemy, może wreszcie coś na temat samego Agrara 11. Orzem, jak widzicie. Generalnie tak już trochę tu hajsu dodałem tymi sarnami i tak dalej, nie żadne cheaty. I te sarny sobie... Pojedziesz jak ten? Pojedziesz. Te sarny sobie tutaj, widzicie, się wychowują. Mamy już na każdym ponad sztuki, bo powiększyłem generalnie te stajnie i tak dalej, a już na pełne 3 gwiazdki z 80 tam się zwiększa do 111. Automatycznie wszystko się karmi, oprząta i tak dalej. Ja potem tylko sprzedaję. Karmię je. Czy mnie karmię? Pszenicą mnie karmię, ziarnem, paszą. What the fuck? Ten balon taki dupny cień daje? Ja wale, ale się wystraszyłem. W każdym razie. Pohodowałem, poprzerzucałem, dorobiłem się. Teraz już będziemy na bieżąco lecieć z save'em. Nie będzie żadnego grania poza odcinkami i tak dalej, no chyba, że dokończenie jakiejś roboty. To tak, to wtedy tak. A tak to nie. No chyba, że jeszcze poczekam, żeby tego Xeriona odblokować, bo mi się marzy ten Xerion i popylanie 20 na godzinę z tymi pukami, szóstkami. Teraz to trochę, kurczę, trudne jest. Niecałe 10 na godzinę podciskanie. W każdym razie, następny dzień. Może nam się coś niesamowitego odblokuje. Odblokowałem generalnie też nowe pola, nowe uprawy, coś tam jeszcze, nowe maszyny i tak dalej. No ale myślę, że to oczywiste, skoro przerzucałem dni. I orzemy dalej. Orzemy dalej. Tutaj pogoda w Agrarze 11 to było coś amazing, coś niesamowitego, ta dynamiczna pogoda, coś pięknego, ten gęsty deszcz, co nic prawie nie widać, siwo i tak dalej, to jest coś pięknego i mam nadzieję, że jakaś gra jeszcze zastosuje aż tak dynamiczny system pogody. To jest coś pięknego. Coś pięknego. Okej. Generalnie. Muszę spróbować, jakby się w Agrara grało na padzie. Ciekawy jestem tego, szczerze mówiąc. I ten pad byłby mi przydatny, zwłaszcza podczas zwożenia różnych snopków i tak dalej. Bo tam jest potrzebna masakryczna czułość w kierowaniu, a niestety na klawiaturze tego nie uzyskam, a na kierownicę mnie nie stać. A jak będę miał troszkę pieniążków, to zainwestuję jeszcze w potworka mojego. Tam planuję dołożyć drugą kartę graficzną i takie tam bajery, żeby móc w
pełni cieszyć się grami. No, w rozdzielczości 2K, tak, bo monitor też planuję zmienić, wszystko w te wakacje. Więc na kierownicy na razie mi nie stać, poza tym mało gram w tego typu gry, gdzie potrzebna jest kierownica. Muszę myszkę przecież jeszcze sobie kupić, także spróbuję wykorzystać jakoś pada do tego. I może bez zbędnego pitolenia widzimy się, jak już to zbożemy. Tak. Dobra, nawozimy to. Obornik nam się, nojowica nam się pięknie rozlewa. Nie wiem, z jaką prędkością jechać, więc pojadę dwójką. Nie wiem, jaki to ma zasięg, szczerze mówiąc, więc będę jechał jak najbliżej przy brzegu chyba. Ale pryska. Uff! Jest moc. Nawożenie 20%. Okej. Poprawimy to, co tam się nie dowiezie. Wow, ale pryska. Brrr. Obornik niesamowity. Okej. Pięknie popitalamy. I zaraz będzie 50%. Pięknie nawiezione. Dawaj. Drzewa, czemu mi zasłaniacie? Okej. Tutaj trzeba będzie skręcić w lewo i uzupełnić. Tak. Teraz już myślę, że dźwięk jest. Masakra jakaś. Okej. Wyłącz. Nawróć pięknie. I ciśniemy dalej. Chyba trzeba będzie jedną stroną jeździć. Tak. Tak, okej. Ale tu dużo zostało. A niech pryska łąka, gdzie lepiej rosła. Okej. Tam jeszcze trochę zostało, ale to poprawimy. I ładnie gnojowicą to nawieziemy. Traktor na pełnych obrotach cały czas. Wszystko pięknie. Wszystko cacy. Okej. Okej. Dużo nam jeszcze zostało? Nie tak dużo. Tu nawrócimy. I tutaj boczkiem. Gnojowica nam się wylewa. Okej. Ale myślę, że starczy na całe pole. Mam nadzieję. 90%. Tutaj nawieziemy. Tak. Starczy. Starczy. Pyknie. Okej. Nie będzie tak całkiem idealnie nawiezione, bo mi się nie chce tak dokładnie tego robić, ale coś tam zawsze będzie. HUD i tak pokazuje, że jest na 100%. Okej, więc to by było na tyle. Stój. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo, 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 bardzo fejlowym. Mam nadzieję, że się wam spodobał, mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej odcinków Zagrana 2011. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmem i kliknąć w przycisku subskrybuj. To by było na tyle, dzięki za oglądanie. Komentował dla was jakże niesamowity, zawsze dostępny Araulen. Cześć!